Ja. No matter what they say, words can bring me down. So don't you bring me down. Najpiękniejszą kobietę na świecie. Moją jedyną. Najcudowniejszą moją mamę. Wspaniale, że twoja mama była razem z tobą. Też się bardzo cieszę. Zacznijmy może od Andrzeja. No jakiś taki piękniejszy się czuję troszkę po tym wykonaniu. Jak tak zerkam na Nergalka, to też jakiś taki mniej straszny niż go malują. Niż się maluje. Się malują. Się maluje. I jeszcze mama w charakterze wisienki na schodach. O nie, mama w charakterze mamy. Tylko. Zawsze. Ale jednak. Jednak. Gdyby nie miała być wisienką, nie przytargałaby się jej tutaj. Ale nic w tym złego. Nie jest wisienką. Mama miała niedawno urodziny. Zawsze jej marzeniem było stanąć na wielkiej scenie i spełniłam jej to życzenie. Kocham moją mamę, Andrzej, i nigdy nie będzie wisienką. Załatwiliśmy jej to. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego tak reagujesz, ponieważ ja nie powiedziałem nic złego. Zrozumiałam aluzję. Nie, no wisienki na torcie, taka, że były schody. Słuchajcie, no to jakieś trzy podpiętra się robią tej wypowiedzi. Wal dalej, Andrzej. Niesamowite. Calm down, bo naprawdę nie powiedziałem nic złego, a piosenkę wykonałaś świetnie. Dziękuję bardzo. Adam, co ty masz do powiedzenia? Ciekawe. Edyta, ja poczułem ulgę, bo widziałem, że to było nie lada wyzwanie wejść w tych butach na... I jak już stanęłaś tam, to ja zrobiłem takie uf, to po pierwsze. Dwa, masz świetny shirt i chyba mamy te same spodnie, znaczy ja noszę damskie, więc fajnie, że mamy ten sam gust. A trzecie... gdyby twój głos miał znaleźć sobie nowy dom, to musiałaby to być chyba po prostu najpiękniejsza kobieta na świecie. Także to było świetne. Absolutnie super. Dziękuję bardzo. Kaja, proszę. Ja muszę nawiązać do tego, co zrobił dzisiaj Andrzej ze swoimi uczestnikami. Zaśpiewał, bo jakoś tak się poukładało, że nie zdążyłam skomentować waszego występu, a chciałam bardzo, dlatego że chciałam przede wszystkim podziękować tobie za wybór tej piosenki One Love, uczy nas tolerancji, szczególnie wobec tego, co się zdarzyło wczoraj. To w ogóle naprawdę uważam, że była bardzo ważna piosenka. Wydaje mi się, że to są pokrewne piosenki. Piosenka Edyty udowadnia nam, że każdy z nas jest indywidualnością, każdy jest z nas piękny, jest wyjątkowy. Nie ma wątpliwości, że Edyta jest wyjątkowa. Ma charakter, ma charyzmę, ma wielki głos. Wielkie brawa dla ciebie. Bardzo dziękuję. Bardzo. Jeżeli zgadzacie się... Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.